Siemaneczko ludziska, z tej strony Mister Adamo 15 i lecimy z kolejnym sprawdzaniem map do FSA 15. Tym razem, jak widzicie, jest to polska mapa. Jest to polska najnowsza mapa z dzisiejszego dnia, jak to się mówi, która wyszła. Jest to mapa Pawłów, map znanego dość mi tutaj mapę makera Pawsona. Przyznam szczerze, że zawsze uwielbiałem w poprzednich wersjach oczywiście FSA grać na jego mapach, bo były naprawdę w sam raz dla mnie, dla mojego klimatu, wiadomo, te same klimaty mamy, więc dlatego zawsze mi się miło grało, no i dlatego jak tylko zobaczyłem tą mapę, to pierwsze co, no od razu mówię, no muszę walnąć sprawdzanie map i zobaczyć, co tam ciekawego, tym razem w 15. Tutaj ma dla nas, no przyznam szczerze, że ciekawa mnie jedna rzecz, czy to modelował. Ciekawi mnie jedna rzecz, czy modelował budynki na tym gospo, bo chałupa, trochę już tych mapek oglądałem, ale pierwszy raz ją widzę. Co do tej, tutaj jakby to powiedzieć, garażu, to jest garaż chyba, też mi się zdaje, że pierwszy raz widzę, no ale może mi się zdawać, ale myślę, że to się wszystko dowiemy, więc lecimy po kolei, sprawdzimy, czy to na pewno jest garaż. Jak widzicie, otwierane mamy tutaj wrota, to plus drewniane wrota i tak jak mówiłem, garażyk piękny, typowo polski, naprawdę jak zawsze robił na takie typowo polskie mapki i nadal to zostało, nadal. Jezu, ten klimacik jest, otwieramy wszystko, sprawdzimy. Oczywiście, że wszystko działa, to jest sprawdzenie mapy, więc troszeczkę tutaj Pawsona sprawdzimy. No dobra, tam wybaczam mu tą szczelinę, ale to są drewniane wrota, więc tam drewniane wrota, to tam pikuś. Mogą być właśnie skrzywione, to może być ten urok właśnie, ten klimat tego, że ta mapa jest naprawdę polska. Co my tu mamy? Mamy dmuchawę, mamy tutaj jakąś mieszalnik pasz suchych. O, widzisz. Taki mamy klimacik tutaj. Bardzo fajna sprawa. No i tam ma jakieś ziemniaczki, worki, słoma i tak dalej. Tu oczywiście wysyp zboża, podstawa, naklepisko. Kogut sam chodzi po podwórku, to dobrze. Tak na moje tutaj twarde oko. O kurwa macie. Pomyliłbym się, bo nie wiem, czemu mi się zdawało, że to jest pryzma, ale zrąbałbym. Dobra, okej. Okay. Aha, tu mamy taki fajny wjazd, droga polna. Trochę za daleko sobie wziąłem myszkę i tak dziwnie mi jakoś się tutaj operuje. Fajny wyjazd. Taki kamień spod Biedronki pewnie zakopił od nas. Tylko, że nie to malowanie, ale każdy wie, o co chodzi. Dalej. Tutaj mamy pryzmę. Właśnie lubię tak niekiedy wejść pod ziemię, zobaczyć gdzie triggerki i tak dalej, czyli tu mamy pryzmę, bardzo fajnie, nawet taki dojazd za gospodarką naokoło, w sam raz, naprawdę fajny wymyślonek. Dobra, tu byliśmy, więc lecimy tutaj na pastwisko, też bardzo ciekawe wymyślone. I co my tu mamy? Mamy oborkę. Taką spokojną oborę. Krów na razie nie mamy, wiadomo, no, mapę jeszcze po prostu na tym gospodarstwie jeszcze dużo nie zabolowaliśmy, ale jest obora. Tu mamy oczywiście obornik, mamy bina Michała jak zwykle, mamy gnojóweczkę i chyba to tyle z oględzin tej gospodarki, ale idziemy dalej zobaczyć, co nam jeszcze ta mapa ciekawego może pokazać. Na razie to tak wygląda ta część z góry, ale jak już spojrzałem się w tą stronę, zauważyłem, że ma drugą gospodarkę, więc idziemy i oglądamy. Dzieli nas pole kukurydzy, dość ładne i zawsze te tereny u Pawsona mnie rozbijały prawilnie, naprawdę. One były zawsze takie fajne pola. Sorry, ale muszę to zrobić, bo naprawdę nie oglądam tej mapy. Pobrałem i lecimy na żywca. I te pola, no zawsze były wąższe i o wiele dłuższe. Tym razem poszedł troszeczkę w szerokość, troszeczkę szerzej poszedł, ale nadal zostały takie długie. Dobra, fajnie, trochę moich takich wspomnień tutaj z dawnych czasów
Bardzo miło się przypomina. Mamy miejsce na furtkę. Nie ma furtki, ale ładnie kostka ułożona do chałupy. Oj, nawet uda mi się tutaj przejść. Więc wchodzimy. Co mamy? Mamy garaże. Mamy jakąś tam wiatkę na zboża, na nawozy, na oprysk. Mamy dwa duże biny. Naprawdę duże. I mamy wiatr. Oraz będziemy mogli coś wybudować, bo mamy cegłę i betoniarkę. Więc zawsze to coś. Aha. To mnie ciekawi jedna rzecz. Co tutaj to ma być? Trochę tak dziwnie. Ani tu się nie wiedzie. Tu jest jakaś tak wylewka walnięta. Będziemy to ciekawić. Nie wiem, czy to jest miejsce, żeby umyć maszyny, czy coś, ale dobra, dobra, nie będę złej głowy łamał. Bo wiadomo, najlepiej takie rzeczy to z autorem by się tutaj zgadywać. Czy pewnie tylko tak to wygląda, ale nie wiem, po co ta wylewka. Czy na maszynę tutaj można sobie postawić jakąś fajną maszynę, tak żeby nie dotykała ziemi? No można to kombinować, kombinować. Ciekawi mnie to, czy to jest otwierane. Aha, tu nie ma, ale to jest taki statyczny budynek. Mogę sobie wchodzić w niego. Niestety nic tu ciekawego nie mamy, ale ważne, że budynek stoi jako tako. Aha, tu coś mamy jeszcze. To trzeba otworzyć. Widać, że stare, dobre, poczciwe wrota. Aha, tu mamy jakąś przejazdową, czyli typowo mamy taką stodołę na spokojnie. I z tyłu łąka. Ogólnie, tak już przyznam szczerze, że nagrywam już 7 minut, niecałe. I przyznam szczerze, że zaskoczyła mnie jedna rzecz. No ja to nie mówię na temat kukurydzy, ale moim zdaniem wszystkie plony są sadzone w rzędach. W Gent się pamiętam w 13, bo teraz tak się trochę mało bawię w 15. Tymi mapami tam trochę się bawiłem, ale nie klikałem nic. Ale mi się zdaje, że ogólnie są trochę inne chyba tekstury, że wszystkie rzeczy są w rzędach. Czy można takie coś zrobić? Coś ustawić? Ale nie, no zobaczcie, tu mi się coś pokiczkało. No nie, tutaj nie ma, nie widzę, żeby było rzędowo. Aż idę, wiecie co, teraz to będę sobie chodził, bo sprawdziliśmy ogólnie tam gospodarkę? Tak, sprawdziliśmy. No ale trawa, tak trochę naprawdę, zobaczcie, żeby rzędowo były takie paseczki podstawiane, właśnie powinno być bardziej tak. No ale dobra, idziemy dalej. Mamy tory, no tory w naszych klimatach tutaj nie ma, ale przecież może lubi. Kiedyś były, dodając, kiedyś były. Pawów, bardzo fajnie pokazujący znak, co tu mamy. Okej, dalej. Nie wiem czemu, ale tak mi się jakoś zdawało. Dalej. To były buraki, kukurydza. Czyli mi się porąbało. Coś, czy byłem ślepy. A nie. Jest, rzepak. Rzepak tak być powinien. Teraz czajcie, będę takie głupoty oglądał, co nie? Ale tak jakoś mnie naprawdę zaskoczyło to. Tak dziwacznie. Znaczy, jak trochę tak odpaliłem tą grę i się przyjrzałem, to właśnie widziałem gdzieś takie kępki. No, zanim przeszłem z miejsca jednego do drugiego, to trochę przez pola właśnie, że dlatego mi tak jakoś te właśnie kępki gdzieś jakby to było właśnie w rzędach brane, ale no dobra, nie będę teraz tracił na to życie. Obejrzeliśmy, nawet fajnie, bo sobie pola obejrzeliśmy. Ja bym pojechał teraz tą polną drogą, zobaczyć, co ona tutaj ma. Typowo dojazd, o, i mamy rzeczkę. Czy no miała być rzeczka, ale wyschła. No, ale nie ma się coś widzieć, susza ostatnio u nas. W Częstochowie tutaj leje aż miło. To nie wszystko, co można tonąć, a u nas nie ma w ogóle. Więc pozdrawiamy tutaj pogodę naszą, naturę kochaną. No, mapa taka, można powiedzieć, jedziesz donikąd, a potem się kończy. No fajnie. Co my tu mamy? Chyba. Tu chyba mamy cały sklep. Jak dobrze kombinuję, to tu, w tym miejscu, powinny nam się maszyny skupować. I pamiętaj, oszczędzaj każdą kroplę paliwa. Dobry, dobry, dobry tekście. I tu mamy, kurwa, jakie fajne kratki.
Nie no, magiczne kratki. Widziałem w jakimś garażu lakierniczym też takie fajne kratki. Naprawdę bekowo to wygląda. No tutaj no, bynajmniej do lakierniczego nic tutaj spraw lakierniczych to na pewno nie jest potrzebne. Duże biny, wiadomo jak to na skupie, bo to jest skup ze sklepem połączony. Jakaś tam wiata na coś, nie wiem, na tira. Mogłem sobie tu tira kupić, tirem, nie wiem, dojeżdżać i brać z gospodarek. Combination chamber normalnie. Więc jest ciekawie. No i co by było na tyle w mapie? Serialnie? Czyli taka podstawa. Ale nie, poczekajcie, bo ja szłem z tej strony, a ja idę jeszcze w tą stronę. Nie, no ten rzepak taki właśnie jest trochę taki porozrzedzany. A może to być tak specjalnie, bo tam rzepak niekiedy tak wygląda. Nie wiem, myślałem, że trochę więcej tych rzeczy tak wykombinowane, a tu dupa. No nie, wzrok mylił na początku. Ta trawa i ten rzepak, tak, który trochę ciekawie, ciekawostkowo wygląda. No i aha, czyli w którą stronę bym nie poszedł, koniec mapy. Baje bongo. No tutaj też można się doczepić, że taki rządek, ale dobra, już nie będę sobie kombinował tutaj. Ważne, że jest. Naprawdę, mapa jak zwykle. Dla mnie full opcja, polski klimat to najważniejsze. Ja lubiłem zawsze mapy i lubię mapy tutaj takiego kalibru. Akurat naprawdę tutaj daje dużo punktów. I myślę, że bardzo chętnie oczywiście powierzycie link w opisie, kto by sobie tam chciał pocykać na mapie pawów od Pawsona. Bardzo chętnie zapraszam, bo jak zawsze. Ta mapa, zobaczcie, kręcę się dookoła, ani jeden FPS-ik nie spadł, więc ta naprawdę mapa jest tak zwana Love Poly, bo ona naprawdę nie zżera nic, co można. Jeszcze sprawdzimy sobie tą gospodarkę, też coś się pokręcimy, tak na przykład w tym miejscu staniemy, włączymy sobie FPS-y i kręcę się, nawet jeden FPS-ik się nie zmienia. Naprawdę optymalizacja full perfect. Wiadomo, no jest też mała ta mapa i szczerze powiedziawszy, no nie mogłaby być jakoś bardzo wymagająca, ale nie wiem, kiedy mogą być błędy, które mogą to psuć. Na razie tutaj naprawdę dla wszystkich, którzy mają słabe komputery, chcą pograć, a wiem coś o tym, serdecznie polecam. Naprawdę fajna sprawa. Podsyłajcie mapy oczywiście do kolejnego sprawdzania. Co najlepsze, że mamy tutaj jeszcze PDA mapy, tylko że to PDA mapy niestety no nie zgrywa się tak, jak zgrywać się powinno, ale jednakże można sobie jako tako to policzyć. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. No trochę ponad 20 pól, prawie 30 pól jest. Dobra, nie chcę mi siedzieć serialnie, bo bym tutaj zaliczył się. No nie, a tak to ogólnie to wszystko ładnie, pięknie wygląda. Szczerze, bardzo fajnie. Jeszcze raz polecam. Pozdrawiam oczywiście autora. Jak zwykle liczę, że jeszcze coś ciekawego tutaj do 15. O Jezu, nam rzuci. Bo szczerze? Nie pamiętam, ale chyba pierwsza jego mapa do 15. Ale możecie mnie poprawić, bo nawet nie wiem. Ja może już druga. Chyba druga już. Kurna, teraz będę myślał. Ja nie wiem, to taka trochę moja głupota przednia, że w takich pierdołach myślę, ale jednakże na pewno jak zwykle fajny klimat polski. Ja Wam dziękuję, pamiętajcie o mapkach ciekawych, które byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku, a ja Wam dziękuję, łapkujcie, łapkujcie, jeszcze raz łapkujcie, subujcie i komentujcie. Na razie, cześć!